Na naszej zlotowej mapie są miejsca, do których wracamy co roku z prawdziwą przyjemnością. Jednym z nich jest Milicz i goszczący nas tam cudowni przyjaciele z ceglanego domu. Tym razem zaskoczyli Maćka tym wspaniałym kabrioletem, a wiadomo, że jak on coś takiego zobaczy, musi to natychmiast sfilmować. Melduję, że bardzo ładny prezent. Mój. Twój? Tak. Nie, inaczej, dla ciebie. Tak. Dla mnie. Bardzo ładny prezent. Opowiedzieć coś bliżej o nim? Który model? SL 380, rocznik 1985. To już fajna V8-ka. No. I w ładnym stanie. Ale tak do kolekcji bardzo mi się marzy zrobić też żonie prezent, bo to też będzie taka moja taka perełeczka. 126. Ale SEC? SL. SL. SLL. Long. Long. A, czyli ten SL. Long. SL. W Miliczu byliśmy w czerwcu, a wczoraj wróciliśmy z Grudziądza, w którym trafiliśmy na rajd KJS. Jego organizatorem był tutejszy Automobil Club. Spotykają dzisiaj kierowcy amatorzy, którzy przyjeżdżają samochodem cywilnym. A to nie to, że jakieś potwory rajdowe? Nie, no przyjeżdżają cywilni, to są ten KJS to jest konkursowa jazda samochodem i polegająca na amatorskich wyścigach. Więc to trzeba najpierw przyjechać sobie cywilnym samochodem, żeby poczuć tą pasję. Właśnie obudzić pasję. Tak, i więc to chodzi o to, żeby czy ja się nadaję, czy nie, bo nie wszyscy naprawdę potrafią jeździć tak płynnie, a tu można się jednak nauczyć. I wtedy można przerabianie samochodów, tak jak tu też będą niektóre przerobione samochody z klatkami, którzy już jeżdżą profesjonalnie. To KJS ma jedną ważną cechę. On uczy bezpieczeństwa. Uczy. Wszystko, wszystkie imprezy, które my tu organizujemy, to jest dla bezpieczeństwa. A tu nasz micomaniakowy Patryk walczy na swoim Lancerze. Maciek wygrał ze słupkiem, czy przegrał? Chyba przegrał. Grudziądzki rajd samochodowy to już 34. edycja. Jest to druga runda Mistrzostw Okręgu Bydgoskiego w KJS. Jest to rajd samochodowy, w tej imprezie biorą udział załogi. Załoga, kierowca i pilot. Kierowca ma do pokonania próby na czas, natomiast pilot czuwa nad tym, aby przejechać trasę zgodnie z książką drogową. I trafić w drogę. I trafić w drogę, dokładnie. Aby o odpowiedniej godzinie znaleźć się na punktach kontroli czasu, które poprzedzają każde próby. Czyli taki KJS to jest taki pierwszy stopień rajdów. KJS to jest dokładnie pierwszy stopień rajdów. W trakcie tych rajdów zawodnicy zbierają cenne punkty, które umożliwiają im staranie później się o licencję kierowcy rajdowego. I takie KJS-y bardzo uczą bezpieczeństwa. KJS-y przede wszystkim promują bezpieczeństwo w ruchu drogowym i jako Automobil Kluby przede wszystkim staramy się o to, aby bezpieczeństwo w ruchu drogowym było przestrzegane. To akurat dla wielu może brzmieć dziwnie. Szybkie sportowe auta i bezpieczeństwo. Maciek, to oczywiste, że lepiej sprawdzać swoje umiejętności i rywalizować na tego typu imprezach, niż gnać jak szaleniec po ulicach, nie sądzisz? Oczywiście się z tym zgadzam. I właśnie takim pierwszym szkoleniem jest wzięcie udziału w rajdzie typu KJS. W takim rajdzie bez licencji i bez homologacji. Kto wygrał? Tomek Pniewski i Mateusz Karczewski, jadący Mitsubishi Evo. Do
tego krzyżackiego miasta przyjechaliśmy przede wszystkim na piąty zlot Amerykańców i klasyków. Jak zwykle odbywał się on w Megaparku. I jak zwykle bardzo dużo się działo, ale o tym opowiemy w następnym odcinku.